Budynek P4 jak zawsze pełen studentów. Dla tych, co studiują na drugim roku lub wyżej, to nic nowego. Tradycją stało się bowiem to, że na uczelni dzielą się życiodajnym płynem. Systematycznie oddajemy krew co najmniej raz w semestrze. Pierwsze, zazwyczaj w pierwszym semestrze zimowym jest to koniec października, początek listopada, natomiast w drugim semestrze, czyli letnim, jest to akurat kwiecień zazwyczaj albo maj. Studenci z przyjemnością pojawiają się, by oddać krew. Do tegorocznej akcji włączyło się już kilkuset żaków. Świadomość, że można pomóc innym, jest bezcenna, podkreślają. Raz w roku jest to coraz więcej studentów chce pomagać i oddawać i oczywiście chętnie się angażuje w tą sprawę, więc z każdym rokiem jest coraz lepiej. Nie trzeba się obawiać oddania krwi. To ani bardzo nie boli, ani nie jest niebezpieczne. Organizatorzy akcji zachęcają jednak początkujących, by najpierw przyszli i zobaczyli, jak cały proces wygląda, a później świadomie podjęli decyzję, czy chcą pomóc. Po prostu trzeba przyjść najlepiej z kolegą, który już oddaje, po prostu z nim przejść cały etap od rejestracji poprzez badania i oddanie krwi. Wówczas student może się przekonać, czy to boli, nie boli, czy to jest coś trudnego, strasznego. I po prostu wtedy, jak już będzie miał swoją własną świadomą decyzję, zdecydować. Po drugiej stronie korytarza trwa natomiast akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych, by pomóc pacjentom chorym na nowotwory krwi.